W latach 90. przed kolejną pielgrzymką Jana Pawła II do Polski, no jak zwykle w Polsce było dużo przygotowań. Koordynatorem tych przygotowań z ramienia episkopatu był biskup Jan Chrapek, już nieżyjący. Między innymi organizował konferencje prasowe, na których dzielił się aktualną wiedzą ze społeczeństwem, wiedzą na temat przygotowań i na temat treści i sensu tej wizyty. Jeden z dziennikarzy zapytał go wówczas: no dobrze, ale ile to wszystko kosztuje? Czy podatników na to w ogóle stać? Ile to wszystko kosztuje? Jaki jest rząd wielkości? Biskup Jan Chrapek z właściwą sobie sympatią do dziennikarzy oraz z właściwym sobie poczuciem humoru powiedział wówczas: ile to kosztuje? Nawet nie połowę tego, co jest warte. Ale dziennikarz nalegał: no dobrze, ale przecież można by za to pobudować jakiś szpital, może dwa, może pomóc bardzo wielu ludziom, przecież niemało jest potrzebujących. Konsternacja na sali i wreszcie ktoś z obecnych powiada: no tak, ale to są te same dylematy, które miał Judasz. A jak słyszymy, nie dlatego zgłaszał podobne zastrzeżenia, że troszczył się o biednych, tylko, no właśnie, zaraz powiem co. Dzisiaj drugi dzień Wielkiego Tygodnia, Wielki Poniedziałek. Czytamy fragment Ewangelii według świętego Jana. Jezus w gościnie u swoich przyjaciół. Nieco wcześniej, no nie dzień czy godzinę wcześniej, nieco wcześniej powiedzmy, był tam również i wtedy to wskrzesił Łazarza, który od kilku dni już leżał w grobie. Ciało już zaczynało się rozkładać. Jezus tym spektakularnym cudem po prostu poderwał bardzo wielu ludzi. Wielu uwierzyło w Niego, ale wielu też się bardzo zniechęciło i gotowi byli Go przyprawić o śmierć od razu. No ale trudno sobie wyobrazić, co też musiała czuć rodzina Łazarza, jego dwie siostry na przykład, o których się dowiadujemy, że strasznie rozpaczały po śmierci brata, jedynego ich opiekuna. Więc kiedy Jezus wskrzesił Łazarza, po prostu no, radość, euforia w rodzinie, która nastąpiła po pierwszym szoku, była pewnie niebywała. Trudno się dziwić, że rodzina, że Łazarz i jego rodzina chcieli jakoś uczcić Jezusa i dla Niego specjalnie wyprawiają ucztę na 6 dni przed Paschą, czyli faktycznie przed Jego śmiercią. I w czasie tej uczty jedno z rodzeństwa, konkretnie Maria, rzuca się Jezusowi do stóp i namaszcza Mu stopy drogocennym olejkiem nardowym, który Judasz tak lekką ręką wycenia na 300 denarów, czyli no, 300 dniówek przeciętnego robotnika. Czyli mówmy, że jest to pensja roczna jednego przeciętnego człowieka. Takie mieli bogactwa w domu Maria i jej siostra oraz Łazarz. Prawdopodobnie, tak mówią, mogła to być część wiana, które Maria miała, a więc coś bardzo cennego. Kiedyś w dawnych czasach kobietom rodzice czy matki zwłaszcza tam przygotowywały jakąś taką wyprawkę na moment, kiedy szły za mąż. W skład tego wchodziły jakieś pierzyny, jakiś inwentarz i tak dalej. No i to było takie wiano, które ona wnosiła do tego małżeństwa. Tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo delikatnym, drogocennym olejkiem nardowym, którego podstawowy składnik pochodził aż gdzieś z Himalajów. Roślina, o której mowa, która była składnikiem tego olejku, nadawała jej wyjątkowy zapach, pochodziła właśnie z dalekich stron. Wobec tego całość była bardzo droga. 300 denarów prawdopodobnie to tak w zaokrągleniu. Mogło kosztować więcej. Kto wie? W każdym razie Maria tym gestem wprawia w zakłopotanie czytelników przed 2000 lat, no bo nikt nie zrozumiał tego gestu. Normalnie powinna wylać mu ten olejek na głowę Panu Jezusowi. Natomiast ona namaszcza jego stopy. Po co? Stopy obmywano przy wejściu na ucztę i czynił to nie gospodarz, ani nie jego najbliższa rodzina, tylko najlichszy, że tak powiem, statusem niewolnik. No ale tutaj ona wylewa olejek na stopy i jeszcze namaszcza. O co chodzi? Trudno powiedzieć. Pan Jezus sam nadaje sens temu gestowi i mówi do Judasza: spokojnie, daj żyć tej kobiecie. Ona zrobiła to, jakby zaznaczając, że ja niedługo umrzę, na dzień mojego pogrzebu. Judasz zgłasza wątpliwości tego rodzaju, że to jest marnotrawstwo i to jest obraza boska. Jakaś po prostu nie zgadza się na to tak teatralnie, mówiąc, że należało sprzedać ten olejek i rozdać pieniądze biednym. Ale od razu podsumowuje go ewangelista Jan, mówiąc: nie powiedział tak dlatego, że był taki zatroskany o biednych.
tylko dlatego, że był złodziejem i wykradał z trzosa to, co mieli wspólnie na utrzymanie i co mieli także wydawać biednym. Jaka z tego nauka? Na początku Wielkiego Tygodnia znowu dotykamy trudnych tematów. Temat pieniędzy to jest coś, co jak nikt elektryzuje Polaków, ale także inne nacje. Ciekawość na temat czyichś zarobków albo ciekawość na temat tego, ile co kosztuje, co właśnie nabył sąsiad, jest w naszym kraju niebywała. I okej. Tak jest. Ale okazuje się, że nie jesteśmy w tym osamotnieni, bo te problemy istniały już 2000 lat wcześniej. I tutaj mamy przykład człowieka, który ma usta pełne frazesów o pomocy innym, który chętnie by pomagał innym z innych pieniędzy, z pieniędzy cudzych. Natomiast ostatecznie robi to po to, by stworzyć pewnego rodzaju kontrast, by nikt się nie zorientował, że on, taki właśnie szlachetny w swoich ideach, ma problem ze sobą taki, że kradnie. Czasem tak jest, a nawet nierzadko, że staramy się zbudować kontrast, by bynajmniej nie wyszło na światło dzienne to, co faktycznie chcemy w tym kontraście ukryć. Tak staramy się świecić jasno, by nikt nie zobaczył tych odcieni szarości, które się za nami ciągną. Dokładnie klasyczny zabieg, któremu się oddał tutaj Judasz. Ale ani Jezusa, ani Ewangelisty nie oszukał. Tak czy inaczej, nauka jeszcze chyba z tego jest taka, że jeśli się naprawdę chce pomagać, to to musi kosztować. Czas, pieniądze. Wcześniej czy później to zaboli po kieszeni. I tutaj cudowna rzecz. Zobaczcie, podziwiam bardzo wszystkich, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy, służą im ze swojego majątku. To jest coś niebywałego. Wielki szacunek dla każdego, kto w ten sposób okazał serce. I no właśnie, to bardziej niż rozumie, że to kosztuje. Po drugie, no raczej słaba jest ta pomoc, jeśli innym mówimy, jak mają dysponować swoimi pieniędzmi, w ten sposób świadczyć dobro, bo chociaż może się wydawać, że jesteśmy tacy zatroskani o los innych, to ostatecznie może jednak się okazać, że nic wspólnego z troską nie będziemy mieli. Na początku Wielkiego Tygodnia, jak na ironię, o takich nieświętych rzeczach zdaje się mówić Ewangelia, ale może bardziej chodzi o to, żeby no właśnie niczego nie udawać przed sobą i przed Jezusem, że to jest jakby taki klucz dostępu do Wielkiego Tygodnia. Takie nastąpić musi obnażenie po prostu duszy przed Bogiem, bo bez tego no nic się nie wydarzy. Możemy udawać przed sobą, przed innymi ludźmi, ale Boga nie oszukamy. I Bóg nie będzie nas zmuszał, żebyśmy zrywali tą zasłonę, którą zdecydowaliśmy się spowić. Jeśli sami tego nie zrobimy, On na pewno nas do tego nie zmusi. Ale jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie okażemy się Jemu na początku tego Wielkiego Tygodnia z całą słabością, na jaką nas stać, to prawdopodobnie nic się też nie wydarzy na końcu tego tygodnia. Zatem na początku tygodnia odsłaniamy przed Nim słabości, jakiekolwiek by one nie były. Jezusowi je oddajemy i mówimy: Panie, zobacz, oto ja z całą moją biedą. Amen.